Legnickie pogotowie dostało 5 toreb ze sprzętem do reanimacji dzieci w każdym wieku. Wyposażono m.in. w wideolaryngoskop, zestawy do wkuć doszpikowych, stazy taktyczne, jak i sprzęt diagnostyczny oraz sprzęt do udrażniania i wentylacji dróg oddechowych. Niestety zdarzają też się wyjazdy do zatrzymania krążenia u małych dzieci, noworodków. Także taka torba jest dla nas takim ważnym elementem, który wspomoże pracę zespołu ratownictwa medycznego. Zestawy trafią do specjalistycznych karetek z całego regionu. Zasilą ambulanse w Legnicy, Lubinie, Złotoryi, Jaworze i Polkowicach. Od początku roku pogotowie ratunkowe w Legnicy miało ponad 28 tysięcy wyjazdów, z czego ponad 1300 to interwencje u dzieci. Tak więc taka torba ułatwia i usprawnia wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, chociażby przy zatrzymaniu krążenia, duszności, poparzeniach czy przy zdarzeniach drogowych, których uczestnikami też są dzieci. Jeden zestaw do reanimacji kosztował około 30 tysięcy złotych. Wszystkie legnickiemu pogotowiu podarowała Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.